Większość materii stałej, większość ciał stałych można ze względu na ich zachowanie w polu elektrycznym podzielić na dwie główne grupy. Są to przewodniki i izolatory. Są jeszcze półprzewodniki, które w zależności od warunków, w których są umieszczone, zachowują się albo jak przewodniki, albo jak izolatory, oraz nadprzewodniki, które, mówiąc tak najprościej, w bardzo niskich temperaturach przepuszczają przez siebie prąd elektryczny właściwie bez żadnych ograniczeń, bez żadnego oporu, ale o tych dwóch rodzajach materii nie będziemy mówić. Skupimy się na przewodnikach i na izolatorach. Materiały z tych dwóch grup w polu elektrycznym zachowują się skrajnie różnie, ale są też między nimi podobieństwa. Jakie to podobieństwa? Ograniczamy się do ciał stałych, nie mówimy tutaj ani o cieczach, ani o gazach, jedynie o ciałach stałych. I są to ciała stałe zbudowane z ogromnej ilości atomów. Atom, może Ci przypomnę, jak jest zbudowany. Otóż atom, tutaj oczywiście jest narysowane wszystko zupełnie nie w skali, nie sugeruj się tym. W środku, w swoim centrum ma tak zwane jądro, zbudowane z dodatnio naładowanych protonów i z neutronów, które są elektrycznie obojętne, których ładunek wynosi zero. Wokół jądra krąży chmura elektronów, czyli cząstek elementarnych o ładunku dokładnie przeciwnym ładunkowi protonu, również o ładunku elementarnym, tylko że ujemnym. I typowa sytuacja jest taka, że atom jest neutralny, to znaczy protonów jest tyle samo, co elektronów. I z ogromnej ilości, z miliardów, miliardów takich neutralnych atomów są zbudowane zarówno przewodniki, jak i izolatory. Ponadto jeszcze jedno podobieństwo jest takie, że zarówno w przewodnikach, jak i w izolatorach dodatnio naładowane jądra atomowe są w zasadzie nieruchome, są przywiązane do swoich wyjściowych pozycji i nie mają właściwie żadnej swobody ruchu. Co najwyżej mogą jakoś w niewielkim zakresie wibrować wokół tych pozycji, delikatnie jakoś się odchylać w jedną, drugą stronę, ale zasadniczo nie mogą się przemieszczać. I to są podobieństwa. Natomiast teraz przejdźmy do różnic. Otóż tak jak powiedziałam przed chwilą, tutaj te jądra atomowe dodatnio naładowane się poruszać nie mogą, ale tym, co się może poruszać w przypadku przewodników, są niektóre elektrony. Tak, mamy tutaj elektron i on, jeśli zadziała na niego siła, na przykład wynikająca z tego, że podłączyliśmy całość tutaj do jakiejś, na przykład baterii, tak, i tu wewnątrz od przewodnika pojawiło się pole elektryczne, to pod wpływem tego pola elektrycznego elektron może zechcieć zacząć się przemieszczać. I niektóre elektrony w tych atomach mogą się przemieszczać dosyć swobodnie na przestrzeni całej próbki. Z kolei w przypadku izolatorów, nawet jeśli przyłączymy tutaj, podobnie jak do przewodnika, baterii i będzie tutaj pole elektryczne, które mogłoby zmusić elektrony w przewodniku do ruchu, to w izolatorze te elektrony oczywiście będą czuły tę siłę, która je popycha w tym kierunku, ale ruszyć się nie mogą. I czy to oznacza, że pole elektryczne na izolatory nie ma zupełnie żadnego wpływu i że w izolatorach oddziaływań elektrycznych wynikających z przyłożenia zewnętrznego pola nie ma? No nie, nie jest tak. Jak już powiedziałam, każdy elektron, podobnie zresztą jak każdy tutaj dodatnio naładowane jądro, oczywiście czuje obecność pola elektrycznego, ale po prostu nie mają tej swobody ruchu. A co się może stać? Jeśli tutaj również przyłożymy pole elektryczne w taki sposób, że elektrony są ciągnięte w tę stronę, a protony o ładunku dodatnich w tą, powiedzmy, co się może stać? Wewnątrz każdego z atomów te ładunki dodatnie i ujemne mogą się względem siebie troszeczkę przesunąć. O, tutaj w tym jednym atomie narysowałam to tak wyraźnie, to przesunięcie. Tutaj w tym kierunku się przesunął ładunek dodatni, natomiast tu pozostał niezrównoważony ładunek ujemny. I teraz to samo się pod wpływem pola elektrycznego wydarzyło z każdym z tych wielu, wielu miliardów, miliardów atomów. I w przypadku każdego tutaj mamy przesunięty ładunek dodatni. Ujemny, tak? Ujemne ładunki, ujemne, wszystkie są bardziej w tę stronę przesunięte. Oczywiście wszystko się dzieje w obrębie jednego tutaj przywiązanego do swojej pozycji atomu. Tak jak już powiedziałam, w przypadku izolatora, w przypadku w ogóle każdego ciała stałego ruch ładunków dodatnich, tych dodatnio naładowanych rdzeni atomowych jest niemożliwy. Natomiast w przypadku elektronów jest on niemożliwy w izolatorze. I tak tutaj się dzieje, że po prostu na tym niewielkim obszarze następuje takie przesunięcie ładunków. I co się dzieje? Po pierwsze, przez to, że ładunki się przesunęły w ten sposób, to sumarycznie tu na tym końcu jest zgromadzony ładunek ujemny, a na tym ładunek dodatni. A ponadto, ponieważ te ładunki się rozdzieliły, to pojawiają się oddziaływania, na przykład tego ładunku z tym, ten z tym się przyciąga, prawda? Czy tutaj ten z tym, ten z tym, ten z tym. Sąsiednie ładunki przeciwne z sąsiednich atomów wyczuwają nawzajem swoją obecność i ze sobą oddziałują. Także nie jest tak, że w takim izolatorze zupełnie nic
pod względem elektrycznym się nie dzieje. Dobrze, powiedzieliśmy sobie, co się dzieje w atomach neutralnych, takich, w których jest dokładnie tyle samo ładunków dodatnich i ładunków ujemnych. Nie ma nadprogramowych, niezrównoważonych ładunków. A teraz zastanówmy się, co się stanie, jeśli do naszych próbek, do naszego przewodnika i do naszego izolatora dołożymy nadprogramowy, niezrównoważony ładunek. Żeby było czytelniej, to te zrównoważone ładunki sobie usunęłam i teraz będę rysować tylko te niezrównoważone. Powiedzmy, że dodajemy ładunek ujemny, że umieszczamy na naszych próbkach elektrony. Zacznijmy od izolatora. Co się dzieje w izolatorze? Więc w izolatorze mamy dostęp, jeśli mamy taką przestrzenną, na przykład trójwymiarową próbkę, jakąś taką w kształcie jakiejś kostki, prostopadłościanu, to dostęp mamy tylko do powierzchni. Możemy umieszczać ładunki na powierzchni i tam, gdzie je umieścimy, tam one będą. Możemy je umieścić jakoś bardzo równomiernie, możemy je umieścić tak, że z jednego końca będzie ich bardzo dużo, coraz mniej. No, jakoś zupełnie nierównomiernie możemy je umieścić i tutaj z tego końca one będą, ponieważ są blisko siebie, będą, a mają wszystkie ładunek o tym samym znaku, będą się wszystkie odpychać, będą odczuwać swoją obecność, będą się chciały rozepchnąć, ale jak już mówiłam, izolatorzy nie mają takiej możliwości, nie mają swobody ruchu. Przy atomie, w którym zostaną umieszczone, są już przywiązane raz na zawsze i ruszyć się nie mogą. Natomiast w przewodniku sytuacja jest nieco inna. Powiedzmy, na początku umieszczamy te elektrony jakoś, na przykład wszystkie tutaj, ale w takiej konfiguracji one odczuwają odpychanie, a że mogą się swobodnie poruszać, to odpychają się, poruszają się tak długo, aż znajdą konfigurację taką, której odczuwane przez nie odpychanie jest minimalne, a będzie ono minimalne w momencie, kiedy wszystkie ładunki rozłożą się równomiernie na brzegu próbki. Tak, no gdyby miały możliwość, o czym będziemy mówić za chwilę, gdyby miały możliwość, tutaj były połączone jakimś przewodzącym drutem z czymś tam innym, z jakimś jeszcze innym ciałem, to by mogły wówczas uciec jeszcze dalej, a tak to w obrębie, w tym obszarze, jaki jest dla nich dostępny, po prostu maksymalnie się rozpychają tak, żeby zminimalizować tą odpychającą je siłę, bo jak mam nadzieję pamiętasz, sprawa Coulomba, że siła elektrostatyczna, wartość siły elektrostatycznej jest proporcjonalna do odwrotności kwadratu odległości, więc im dalej one są, tym słabiej się, tym mniejsza jest ta siła, więc w przypadku elektronów, tym słabiej się odpychają. I teraz, jakie materiały są izolatorami, a jakie przewodnikami? Więc do izolatorów zalicza się na przykład szkło, drewno, czy wiele różnych plastików, to są izolatory. Natomiast jakie materiały są przewodnikami? No, różne metale, na przykład złoto, czy znacznie tańsza od niego miedź, powszechnie stosowana, jak miałam wymienianą starą instalację elektryczną w swoim mieszkaniu, to wyjmowane były bardzo stare, kilkudziesięcioletnie kable aluminiowe, a położone zostały kable miedziane, czy na przykład srebro. To są wszystko przewodniki, a to są wszystko izolatory. Dobrze, rozpatrzmy sobie teraz dwa, moim zdaniem przynajmniej ciekawe, przykłady, jak zachowują się w przyrodzie przewodniki, ponieważ no, w izolatorach coś tam się dzieje, ale nie aż tak dużo. To zajmijmy się, skupmy się na przewodnikach. Więc mamy tak, dwa przewodniki, dwie próbki zrobione z materiału przewodzącego. Jeden z tych przewodników niech ma ich niezrównoważony ujemny ładunek elektryczny, na przykład ujemny, niech to będą elektrony. Tak, a druga próbka jest neutralna. Teraz powiedzmy, że te dwie próbki ze sobą stykamy, tak? Zbliżamy je do siebie, zetknęliśmy. Czy jakąś większą powierzchnią, czy po prostu w jednym punkcie, nie jest to aż takie ważne. Czy łączymy je drucikiem przewodzącym, co się wtedy dzieje? Wtedy ładunki spostrzegają, że tutaj są odpychane, ale mają drogę ucieczki. Jest obszar przewodzący, do którego mogą uciec, więc z tej możliwości korzystają. Tak, i ponieważ tutaj te dwie próbki mi się narysowały identyczne, to ładunki odpływają w taki sposób, że tyle samo ich odpływa, co zostaje i po prostu wykorzystując te dwa obszary maksymalnie się rozpychają. I jeśli teraz tą próbkę ponownie odsuniemy, to będziemy mieć już obydwa przewodniki, obie próbki przewodzące naładowane. I to jest, tak wygląda elektryzowanie przez dotyk. A jeszcze jest drugi sposób elektryzowania, pewnie ciekawszy, sprytniejszy. Mianowicie powiedzmy, że mamy znowu dwie przewodzące próbki. Znowu jedna z nich jest naładowana ujemnie, a ta jest neutralna i teraz nie stykamy ich, ale powiedzmy, że je po prostu do siebie zbliżamy na maleńką odległość. I co się dzieje?
No więc tutaj ta próbka jest neutralna, ale jak pamiętamy, zbudowana jest z atomów, z których każdy zawiera zarówno elektrony ujemnie naładowane, jak i dodatnio naładowane jądra protonami. Więc co się dzieje? W każdym atomie ładunek dodatni jest przyciągany przez te ładunki ujemne, które się znajdują tutaj, a ładunek ujemny jest odpychany, więc się znajduje trochę dalej. Tak się dzieje w każdym z atomów, na całym obszarze naszej próbki. Więc ostatecznie na tym krańcu, bliżej naszego naładowanego przewodnika, będziemy mieć zgromadzony ładunek dodatni, a na tym krańcu będzie zgromadzony ładunek ujemny. I po pierwsze, co się dzieje? Na każdy z tych ładunków dodatnich będzie ze strony tego dodatnio ujemnie naładowanego przewodnika działać siła przyciągania, tak? Przyciąganie elektrostatyczne. Natomiast na każdy z tych ładunków ujemnych będzie działała siła odpychająca. Ale ponieważ te są dalej niż te, to ta siła będzie mniejsza, tak? Ta siła będzie co do wartości mniejsza od tej siły, więc siła działająca w tę stronę i w tę stronę się nie będzie równoważyć i wypadkowa siła będzie działała na ten przewodnik. I rzeczywiście można się przekonać, na przykład jeśli byśmy ten przewodnik mieli w postaci aluminiowej puszki po napoju, że takiej położonej na boku, że taka puszka zaczęłaby się toczyć w kierunku takiego naładowanego przewodnika. Ale to jest taka dodatkowa obserwacja. A do czego zmierzałam, co chciałam powiedzieć na temat elektryzowania. No więc teraz, jeśli mamy taką sytuację, to po tym, jak rozsuniemy te przewodniki, to tutaj znowu sytuacja wróci do normy. Ale jeśli zanim to zrobimy, to najpierw ten przewodnik uziemimy, co to znaczy, no, przyłączymy do jakiegoś dużego, bardzo przewodzącego ciała, które jest jakby nieskończenie wielkim źródłem ładunków. Może to być metalowa rura wbita w ziemię, może to być karoseria samochodu, w każdym razie coś, co jest na tyle duże, że jeden elektron w prawo czy w lewo nie robi mu różnicy, więc w praktyce ładunki mogą swobodnie do tego ciała odpływać, jeśli tylko działa na nie siła na przykład odpychająca. No więc naszą próbkę tutaj uziemiamy, część ładunków tych ujemnych tutaj, które czują po prostu odpychanie ze strony tych, ucieka najdalej jak może, ale powiedzmy, że nie wszystkie, jakieś tam zostają. Tak czy owak, tutaj ten przewodnik sumarycznie pozostaje z ładunkiem dodatnim. I co teraz? Jeśli odsuniemy ten ujemnie naładowany przewodnik, no to sytuacja wróci do normy. Te elektrony poczują, że o, nie działa już na nas żadna odpychająca siła, możemy wracać i wrócą i nasz przewodnik znowu będzie neutralny. Ale możemy zrobić coś innego, możemy postąpić sprytnie i zanim odsuniemy ten przewodnik, możemy tym elektronom odciąć drogę powrotu. No, możemy odciąć drogę powrotu, one już nie mają jak wrócić, choćby chciały. I teraz, jeśli ten naładowany przewodnik odsuniemy na jakąś nawet dużą odległość, o, powiedzmy nawet tutaj, to te ładunki już nie mają drogi powrotu i my pozostajemy z dodatnio naładowanym przewodnikiem. Początkowo był on neutralny, a teraz jest naładowany dodatnio. Na tym właśnie polega tak zwane elektryzowanie przez indukcję. Tak, to takie dwa przykłady elektryzowania przewodników. I jeden i drugi sposób działa właśnie dlatego, że w przewodniku elektrony mogą się swobodnie poruszać. I robią to tak długo, jak długo czują, że działa na nie siła elektrostatyczna i tak długo, jak mają możliwość, tak długo, jak mają gdzie uciec. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe. Do usłyszenia.